Witamy po przerwie. Słuchacie Państwo sportowego wieczoru RDN Małopolska. Tym razem wśród naszych gości, oprócz piłkarzy Unii, Kamila Pawlaka, Łukasza Bartkowskiego i Łukasza Lisaka, witamy także szefa Rady Klubu ZKS Unia Tarnów, Krzysztofa Zielińskiego. Dobry wieczór. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze raz chciałbym przypomnieć pytanie konkursowe, w którym do wygrania gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Kibiców Piłki Nożnej Unii Wierni. A pytanie brzmi, jaka jest średnia wieku piłkarzy tarnowskiej Unii? Chodzi o zawodników, którzy w rundzie jesiennej wzięli udział w zawodach. A wracając do naszych gości, pierwsze pytanie chciałbym zadać szefowi Rady Klubu ZKS Unia Tarnów, Krzysztofowi Zielińskiemu. Proszę wyjaśnić kibicom i słuchaczom, czym jest i czym zajmuje się ten organ zwany Radą Klubu. Rada Klubu jest to jeden z trzech organów działających w Stowarzyszeniu ZKS Unia Tarnów. Jednym z nich jest walne zgromadzenie, Rada Klubu i Zarząd. Głównymi zadaniami Rady Klubu jest powoływanie i odwoływanie władz klubu, czyli zarządu, prowadzenie oceny tej pracy zarządu, zatwierdzanie planów rozwoju, planów działalności zatwierdzonych na walnym. Kolejnym takim kierunkiem to jest zatwierdzanie kierunków rozwoju sportu w klubie, nadzór nad majątkiem klubu i takie poboczne jak zatwierdzanie składek członkowskich i tego podobnych. Czyli rozumiem, że nie jest to stricte decyzyjne. Jest to ciało głównie doradczo-nadzorujące, tak bym to nazwał. Zapytam teraz piłkarzy, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja finansowa zespołu? Jak duże macie zaległości, jeśli chodzi chociażby o wypłaty obiecanych pieniędzy? Zaległości sięgną już niedługo 7 miesięcy, także jest to dość sporo, są to dość spore zaległości. No, nie było łatwo podczas rundy. No. Niektórzy zawodnicy dojeżdżają jakieś około 100 km, także w końcówce rundy po prostu utrzymywali indywidualnie na jakichś własnych obiektach, w klubach macierzystych. Pożyczaliśmy ze sobą pieniądze, także no, po prostu było bardzo ciężko. No. I najgorsze jest to, że nie wiadomo co dalej. No właśnie, sytuacja zespołu zaczęła się komplikować w momencie, gdy doszło do afery korupcyjnej w tarnowskiej piłce i w związku z tym wstrzymania funduszy przez głównego sponsora klubu, czyli Azoty Tarnów. Podkreśla to zresztą prezes klubu ZKS Unia Tarnów, Andrzej Drwiła. Posłuchajmy. Cały czas czekamy na zakończenie sprawy. Mamy nadzieję, że ta sprawa się zakończy w miarę szybko. I wtedy będzie sytuacja otwarta. Oczywiście, dopóki nie będzie sytuacji klarownej, główny sponsor się nam wycofał i sytuacja jest dramatyczna. Oczywiście cały czas rozmawiamy o tym. No i jeśli się nic nie zmieni, to no, prawdopodobnie trzeba będzie grać młodzieżą. Ale to mówię prawdopodobnie. Sytuacja się zmienia, jest napięta, jest skomplikowana. No, słyszeliśmy, co powiedział prezes klubu i szczerze mówiąc, jego słowa nie napawają optymizmem, znając bowiem nasz wymiar sprawiedliwości, cała sprawa może ciągnąć się latami. Co wy na to, panowie? Faktycznie jest tak źle? Znaczy jest, oczywiście, sytuacja jest bardzo poważna i można powiedzieć wielowymiarowa, a co gorsze, tak jak pan tu wcześniej wspomniał, dosyć długo trwa cały proces sprawdzania, kontrolowania i badania całej sprawy. Może nie jest to prosta sprawa, ale dla nas jako działaczy bardzo ważne jest, żeby ta sprawa bardzo szybko znalazła swój koniec. Padły jakieś kierunkowe decyzje w tym zakresie, co pozwoli nam na zbudowanie planów na najbliższy rok. Nie ukrywamy tego, że tak jak prezes Dwiła wspomniał, granie młodzieżą to jest jedno z rozwiązań, ale mogą być to bardziej drastyczne sytuacje, kiedy może się okazać, że nie będziemy mogli rozpocząć rundy, a może być decyzja również inna, która się okaże, że będziemy grali w niezmienionym składzie. No właśnie, jak to wygląda ze strony czysto sportowej? Czy klub może dosięgnąć jakaś kara i jak szybko może ta sprawa zostać wyjaśniona? Nie wiem, czy ktoś z panów orientuje się bardziej szczegółowo w tej sytuacji. Ale być może w niedługim okresie czasu dowiemy się, jak to wygląda. Natomiast pytanie jeszcze raz do Krzysztofa Zielińskiego, szefa Rady Klubu. Czy są jakieś, według pana, rozwiązania tej patowej sytuacji? Czy widzi pan jakieś możliwości? Znaczy, na najbliższych spotkaniach Rady Klubu i Zarządu na pewnie będziemy musieli podjąć jakieś kluczowe decyzje, bo można powiedzieć, runda wiosenna zaczyna się w marcu, ale ten okres bardzo szybko upłynie
i będziemy musieli podjąć decyzję, więc myślę, że najbliższe spotkania będą kierunkowały losy, co dalej z tą drużyną. Obstawiam, że podejmiemy decyzje takie, które dadzą nadzieję na to, że ta drużyna wystartuje w rundzie wiosennej. To jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, żeby nie zaprzepaścić tej szansy uruchomienia tej drużyny do gry. Czy mówi pan o możliwości jakiejś samooczyszczenia się drużyny? No jest to jedno z rozwiązań na pewno. Nie ukrywam, że na pewno będzie to bardzo trudne, bo można powiedzieć, ani zarząd, ani rada klubu nie ma jasnych i klarownych informacji, ani przesłanek w tym kierunku, kogo należałoby w tej chwili zawieszać, czy w ogóle jakie spektrum obejmuje to badanie, prawdę powiedziawszy. No, wiemy, że zawodnicy byli zapraszani na przesłuchania. Dużo pisze prasa, ale tu akurat nie wiem, jak się do tego odnosić. A jak wy, piłkarze, czujecie się w całej tej sytuacji? No, rozumiem, że nie jest to sytuacja dla was zbyt komfortowa. No, jest przerwa zimowa, niedługo rozpoczynają się przygotowania do rundy wiosennej, no ale no nie jest to chyba łatwa sprawa. Kamil Pawlak? No nie jest niestety i szkoda by było po prostu to wszystko tak zmarnować. No, mimo że zrobiliśmy dobry wynik, kilku chłopaków może odejść z drużyny, kilku nie musi, niektórzy nie chcą, no, ale na pewno nie będą grać w klubie, gdzie jest nie wiadomo co będzie jutro, no tak naprawdę. I każdy tak naprawdę w miarę możliwości stara się rozglądać za jakimś klubem, tylko że w Tarnowie znowu na takim poziomie nie ma innej drużyny oprócz Unii Tarnów, a iść niżej gdzieś do niższej ligi, no to wiadomo, swoje ambicje każdy ma jakieś i... No ale rozmawiacie między sobą, być może teraz mniej, bo jest przerwa. Czy jakieś głosy dochodzą, że koledzy szukają klubów, jakieś już konkretne kierunki? Znaczy, ja wiem, czy szukają klubów, no każdy by chciał znaleźć dobry klub, no nie wiem, na poziomie nawet drugiej ligi powiedzmy, no bo tutaj wszystkie kluby, no to jest Kraków, okolice Krakowa, na każdy szkołę ma pracę, także to nie jest takie proste, żeby odejść. No mówię, wszyscy woleliby zostać w klubie, w Unii Tarnów, dokończyć sezon, bo zrobiliśmy dobry wynik, a można jeszcze lepszy, jeszcze bardziej można się wypromować, także no wolelibyśmy, żeby Unia Tarnów się odbiła od dna i żeby było coraz lepiej. A to, że deklaracja trenera Manerskiego, że zostaje z drużyną na rundę wiosenną, również będzie was w miarę przekonywać do tego, żeby zostać w Tarnowie? Łukasz Bartkowski. Na pewno decyzja trenera o zostaniu ma też duży wpływ na zawodników, bo jak mówiłem, nasza współpraca układała się bardzo dobrze i czujemy po prostu, że razem możemy osiągnąć coś wielkiego, coś co razem zbudowaliśmy, zostawiliśmy mnóstwo zdrowia i przeżyliśmy zloty i upadki. I szkoda byłoby ten proces budowy po prostu zakończyć, no, bo to naprawdę możliwości zespołu się rozwijają, a nie usteczniają czy stoją w miejscu. Mówimy tutaj o drużynie piłkarskiej Unii Tarnów, ale sam klub ZKS Unia Tarnów to nie tylko piłkarze, jest to klub wielosekcyjny. Co dalej z tym klubem? Posłuchajmy raz jeszcze prezesa klubu Andrzeja Drwiłę. Czeka nas prawdopodobnie z początkiem roku komunalizacja majątku. Jeśli ona nastąpi, to klub skupi się na dwóch sekcjach. Na sekcji piłki nożnej i na sekcji lekkoatletycznej. Pozostałe sekcje w tej chwili się usamodzielniają lub już są samodzielne. Samodzielny jest SSA Kosz. W tej chwili trwają rozmowy na temat młodzieży koszykarskiej, bo trzy grupy młodzieżowe są dalej w ZKS-ie i ćwiczą na obiektach Tostiru, za co musimy niestety płacić. Podobne usamodzielnienie tyczy piłki ręcznej. Tam w końcem roku zawiązała się grupa, która będzie zawiązywać stowarzyszenie piłki ręcznej. Sytuacja z sekcją pływacką chyba się sama wyjaśniła. Wiadomo, basen mamy wydzierżawiony niezależnie od zdarzeń do 9 maja i zajęcia się odbywają na basenie tosirowskim. W ramach sekcji mamy stowarzyszenie Sokół. Myślę, że to jest droga dla pływaków. Sekcje, te, które grają na kortach tenisowych, praktycznie rzecz biorąc, albo to będzie komunalizacja do miasta, a jeśli nie, no to chętnych na korty mamy i na zadaszenie kortów, także tu zajęcia też by się odbywały. No, wydaje się, że taka restrukturyzacja jest w obecnych czasach jedynym możliwym rozwiązaniem. Czy również takiego samego zdania jest szef Rady Klubu Krzysztof Zieliński? Nie, oczywiście, bez dwóch zdań. Myślę, że era klubów wielofunkcyjnych to już jest przeżytek w Polsce. Chyba byliśmy jeszcze my i jeden klub
nie wiem, czy nie siarka miała tak rozbudowaną strukturę sportową. Myślę, że specjalizacja to jest jedyny kierunek w zakresie sportowym, żeby być w czymś w końcu dobrym, umieć znaleźć sponsora, który będzie w jakiś sposób związany z dyscypliną i będzie nas wspierał na dobre i na złe. A co do zmiany w zakresie funkcjonowania klubu, no będzie to proces na pewno trwający. W tej chwili pierwszym podstawowym punktem jest komunalizacja obiektów, czyli ta sprzedaż obiektów do miasta. Ten proces ma przede wszystkim oddłużyć zadłużony klub, postawić go na nogi i żeby nie zadłużać się od momentu oczyszczenia, trzeba wprowadzić reformę, trzeba klub zreformować i wiedzieć, co się w tym klubie chce robić. Pozostańcie Państwo z nami, za chwilę wracamy do rozmowy, tymczasem piosenka.